Byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dąb zuchwały. I jęli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał. Krzysztof Kamil Baczyński. Zapraszamy na spektakl o człowieku, który nie dał się zniewolić. Teatr Eko Studio, 27 czerwca, godzina 20. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze informacje. Na początku sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na opolskim rynku pracy, nad którym wisi widmo zwolnień grupowych i wzrost bezrobocia. Mimo znaczącej pomocy państwa w ramach tarczy antykryzysowej nie da się uniknąć wzrostu bezrobocia i zwolnień grupowych. Na razie póki co, na szczęście, nie widać aż tak dużych zmian, jeżeli chodzi o przyrost bezrobocia. W tej chwili my mamy przede wszystkim napływ, co wcale nie oznacza, że w którymś momencie ta sytuacja ulegnie zmianie, no bo przecież my mamy kontakty z pracodawcami i widzimy, że mają określone kłopoty, problemy z utrzymaniem stanowisk pracy, z utrzymaniem tak dużych często załóg, no i są powolne czy obniżanie czasu pracy, czy też zwolnienia. No i oczywiście też się pojawiły zwolnienia grupowe. One, niektóre są wycofywane, bo już pracodawcy otrzymali pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, ale no, nie dotyczy to, powiedzmy, wszystkich pracodawców, bo niektórzy zdecydowali się zwalniać. Tymczasem brak rąk do pracy występuje m.in. w opolskim rolnictwie. Pojawiła się propozycja skierowania nauczycieli do pomocy rolnikom na polu. Jak się podoba ten pomysł? No to po prostu trochę takie, no, trudno mi się w ogóle odnieść do tego i komentować to, bo rzeczywiście nauczyciele mają teraz zupełnie inne zadania, nie zbieranie truskawek jeszcze, przecież rok szkolny się nie zakończył, matur jeszcze nie było i absolutnie to można by było mówić różnym sektorom zawodowym, że nie macie może co robić, to idźcie pomagać rolnikom. Dodajmy, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu ma do rozdysponowania wśród lokalnych przedsiębiorców 63 miliony złotych. Czy to wystarczy, by utrzymać stan załogi w niezmienionym składzie? Widać, że raczej nie. Miejska komunikacja w Opolu przeszła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Widać to na ulicach miasta, a dzięki nam zobaczą Państwo, jak wygląda zaplecze techniczne w zajezdni autobusowej. Narzekania na brudne autobusy miejskie, spóźniania w ich kursowaniu przeszły do historii. Na ulicach Opola widać nowoczesne pojazdy, na przystankach świetlne tablice z rozkładem jazdy. Niemal wszystkie autobusy wyposażone są w klimatyzację. Ponad 95% taboru spełnia europejskie normy ochrony środowiska, czyli są ekologiczne, nie smrodzą. Sprawność taboru zależy od nowoczesnych rozwiązań w codziennej obsłudze technicznej autobusów. Kamera naszej telewizji zagląda w miejsca, gdzie wzrok pasażera nie sięga. Wszystkie procesy, wszystkie obiekty, wszystkie instalacje zostały wykonane, zaprojektowane wcześniej, wykonane w sposób dający właśnie ten efekt końcowy. Każdy autobus dzisiaj na swoim stanowisku postojowym jest podłączony do systemu sprężonego powietrza i energii elektrycznej, a więc eliminujemy tę emisję, która wiązała się z postojem autobusu jeszcze w zajezdni, skracamy cały czas przygotowania do wyjazdu. W okresie zimowym podgrzewamy blok silnika, a więc jest to absolutnie rzecz bardzo ważna, ponieważ unikamy tego zimnego rozruchu, a jednocześnie pojazd przygotowany już jest w dużej mierze do eksploatacji. Ale warto wiedzieć, że w ciągu roku autobusy w Opolu pokonują 500 000 kilometrów. Ale to nie koniec modernizacji komunikacji zbiorowej Opola. Plany są ambitne, ale co najważniejsze, są pieniądze na realizację tego celu. W planach mamy zakup jeszcze 5 elektrycznych autobusów. Będzie to nowe zadanie w naszym mieście i miejmy nadzieję, że też zostanie bardzo ciepło przyjęte przez mieszkańców, dlatego że będą to bardzo ekologiczne autobusy. Pierwsza piątka, mam nadzieję, że przyjedzie do nas w przyszłym roku. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania przetargu. Na ten cel mamy zabezpieczone ponad 20 milionów złotych, z czego 85% finansuje Unia Europejska. Od 12 lat za kierownicą autobusu w Opolu zasiadają kobiety.
podobno łagodzą obyczaje, wzbudzają respekt i jeżdżą rozważniej niż ich koledzy. A teraz przenieśmy się do Kanady, skąd o polskich smakach, tradycjach i zwyczajach opowie nasza korespondentka Katarzyna Rdzanek-Chodor. Mimo że Manitoba nie jest najbardziej znaną kanadyjską prowincją, to dla Polonii ma spore znaczenie. Nasi rodacy przybyli tu ponad 200 lat temu, o czym przypomina specjalna tablica w budynku legislatury w Winnipeg. Tutaj powstawały zalążki Kongresu Polonii Kanadyjskiej i pierwsze polskojęzyczne gazety. Świadectwa tej działalności można znaleźć w Polskim Muzeum Ogniwo i Muzeum Manitoba. Według statystyk w prowincji mieszka około 60 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Wiele z nich działa w polonijnych organizacjach, Towarzystwach Gimnastycznych Sokół, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Federacji Polek w Kanadzie, Towarzystwach Pomocowych Świętego Ducha i Świętego Jana Kantego, Zespołach Tanecznych. Rodaków można spotkać w polskich kościołach i na uroczystościach z okazji świąt narodowych. 7 tysięcy kilometrów od Polski pielęgnowane są tradycje i zwyczaje. Języka można nauczyć się w polskiej sobotniej szkole albo na uniwersytecie. Są polskie sklepy i zawodowcy, którzy dbają o polskie smaki. Na spotkaniach grana jest polska muzyka i śpiewane polskie piosenki. Na co dzień Polonusi pracują w różnych zawodach. Prowadzą firmy, wychowują dzieci, budują domy, mają pasje i zainteresowania. Jednak ciągle są Polakami w centrum Kanady. Z Kanady wracamy do Opola. Zobaczmy, co dzieje się w opolskim zoo. Od dziś, 1 czerwca, zoo dostępne będzie już bez ograniczeń. Nie ma limitu osób zwiedzających, można podziwiać okazy bez maseczek. Czy jednak takie poluzowanie obostrzeń epidemiologicznych nie zagraża zwierzętom? Nie, zwierzęta są niepodatne na tego koronawirusa, który jest groźny dla ludzi, ponieważ koronawirus jest specyficzny gatunkowo. Tu musiałoby znowu dojść do jakiegoś pasażu, nie wiadomo jakby to było możliwe i jak długo by to trwało. My z koronawirusem u zwierząt mamy do czynienia już dużo, dużo, wiele, wiele lat wcześniej mieliśmy i mamy do czynienia. Są szczepionki na koronawirusa u psów, u kotów, ale to są, tak jak wspomniałem, specyficzne wirusy. Przerwa spowodowana przez koronawirusa sprawiła, że dochody własne tej jednostki budżetowej zostały mocno uszczuplone. Tutaj największym problemem jest, że ogród zoologiczny nie zarabia pieniędzy. W tym okresie, kiedy był zamknięty, oczywiście zero wpływów do kasy miejskiej, również zwolniliśmy naszych restauratorów, osoby, które prowadzą bary na terenie ogrodu, z tych opłat. Właściwie nie my, tylko pan prezydent zwolnił. To są te straty, które miasto z tego tytułu poniosło. Koszt budowy wybiegu dla tygrysów to ponad 9 milionów złotych. Zakończenie inwestycji to jesień tego roku. Cały czas pracujemy, mimo że ogród był nieczynny, dla zwiedzających niedostępny przez ten okres. Powstało kilka nowych obiektów, między innymi ta woliera dla flamingów, którą tutaj za mną państwo widzą. Ale również cały czas trwają prace nad największym naszym obiektem, który powstaje w części azjatyckiej. To jest wybieg dla tygrysów, ponad 2100 metrów kwadratowych zewnętrznego wybiegu, dwa wybiegi dla lwów, 1500 metrów kwadratowych, no i potężne zaplecze hodowlane z zapleczem takim również ekspozycyjnym, można powiedzieć, że będzie można zwiedzać w środku ten budynek nawet podczas okresu jesienno-zimowego. Czy na pewno chodzi o tygrysy? Proszę sprawdzić. W dobie pandemii zamknięte były nie tylko galerie handlowe, ale również galerie wystawowe. W tym niezwykłym okresie powstało nowe miejsce, w którego zaciszu można obcować ze sztuką. Trudny czas spowodował, że dostęp do sztuki stał się bardzo ograniczony. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników sztuki w Podlesiu koło Głuchołaz, powstała galeria Kwarantanna. Nikt nie otwiera galerię, stąd ten pomysł, żeby odwrócić trend i zrobić coś dla ludzi, otworzyć miejsce, gdzie mogą się spotkać, gdzie mogą porozmawiać, gdzie mogą poglądać dobre zdjęcia, fotografie, choć nie tylko, bo też liczę na to, że kiedyś z czasem będziemy mogli tutaj obejrzeć również i obrazy, i grafiki, i wiele innych jeszcze rzeczy związanych ze sztuką. Dzisiaj jest fotografia, ten sezon jest fotograficzny. Wyprawa na ziemię to tytuł wystawy fotografii Sławoja Dubiela, która aktualnie gości w galerii Kwarantanna. Skąd wzięła się potrzeba stworzenia tak surrealistycznych obrazów? Nie było takiej potrzeby. Ona nagle się pojawiła, kiedy zostaliśmy
zmuszenie do przebywania w domu i właściwie ten dom stał się naszym światem, w pewnym sensie ograniczonym, a to, co było dla nas dostępne cały czas, było na dole, czyli ta ziemia. Z balkonu widziałem ziemię, więc takie marzenie o tym, żeby z powrotem wrócić na ziemię, nagle znalazłem w negatywach. Negatywach, które też były niepotrzebne, bo one jakoś się przeleżały, bo one się źle naświetliły po prostu. Wystawę będzie można oglądać do 14 czerwca. Mile widzieni są goście weekendowi, którzy spacerując pobliskimi ścieżkami mogą zajrzeć na chwilę, by odetchnąć sztuką. Więcej na temat fotografii Sławoja Dubiela znajdziecie Państwo w programie Kulturalnie w czwartek, 4 czerwca o godzinie 18. A teraz zapraszam na kolejne spotkanie z podinspektorem Maciejem Milewskim z cyklu Bezpieczeństwo na drogach. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o bezpieczeństwie pieszych, które bardzo mocno zależne jest od tego, jak piesi są widoczni. Bardzo często korzystamy z ruchu pieszego i szczególnie poza terenem zabudowanym, ale nie tylko, o czym powiem za chwilę, bardzo ważna jest widoczność. Często poza terenem zabudowanym możemy się spotkać z sytuacjami, gdzie światła będzie niewiele, latarnie uliczne, albo nie będzie ich w tym miejscu wcale, albo mogą być niesprawne, niedziałające. Dlatego też ważne jest, żebyśmy używali elementów odblaskowych. O ile jest to obowiązek poza terenem zabudowanym, niezależnie od wieku, to w terenie zabudowanym nie. Choć my jako policjanci bardzo zachęcamy do tego, żeby również w mieście, w terenie zabudowanym używać tych elementów odblaskowych. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wtedy dużo lepiej widoczni dla kierowców. Jeśli kierowca jedzie samochodem w nocy, oświetli nas światłami swoich reflektorów, to mając na sobie odblaski bądź kamizelkę odblaskową, jesteśmy już dla niego widoczni nawet z odległości 150 metrów. Kiedy natomiast tych odblasków nie mamy, to niestety kierowca nas zauważy dopiero z odległości 30 metrów. Dzisiaj 1 czerwca. Wszystkim dzieciom, i dużym, i małym, z okazji Dnia Dziecka, EcoVision składa najserdeczniejsze życzenia. Dużo radości, uśmiechu i spełnienia marzeń. O tym szczególnym dniu będzie również mowa w rozmowie przy oknie, której gościem będzie marszałek województwa opolskiego. Serdecznie zapraszam. A teraz żegnam się już z Państwem i do zobaczenia za tydzień. Dzień dobry Państwu. Przedstawiam Państwu kolejnego gościa rozmowy przy oknie, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Może na wstępie Pan pozwoli, że złożę na Pańskie ręce wszystkim samorządowcom i z tych małych gmin i wielkich miast najlepsze życzenia z okazji okrągłego jubileuszu. Ja pamiętam jeszcze nie tak dawno, jak słyszało się takie opinie, że po 89 roku, w okresie tej transformacji, nic nam tak dobrze nie wyszło, jak właśnie samorządność, zbudowanie samorządności. Tak. Dziś niestety słyszy się coraz częściej, że samorządy sobie nie dają radę, obwinia się je za 10 maja, za nieprzeprowadzenie wyborów prezydenckich, no i że po prostu nie potrafią się gospodarzyć. Pan też tak czarno widzi przyszłość samorządu na następne 30 lat? Znaczy, ja chcę przede wszystkim podziękować za te życzenia, ale tych życzeń by nie było, gdyby nie było mądrości rządzących ponad 30 lat temu. Bo to z mądrości rządzących wyniknęła ta ustawa i to, że my, mieszkańcy różnych samorządów, mogliśmy się organizować w naszym życiu prywatnym i zawodowym. Bo tak naprawdę samorządność to jest organizowanie życia mieszkańcom w tych dwóch sferach. I gdy popatrzymy na tą samorządność tak rozumianą, no to tak naprawdę cała historia życia jest związana z samorządem. Bo w przypadku naszego województwa nowy obywatel Opolszczyzny albo się rodzi w szpitalu powiatowym, albo się rodzi w szpitalu wojewódzkim. Dziecko idąc do żłobka czy do przedszkola idzie do instytucji gminnej, teraz też kilkunastu, kilkudziesięciu prywatnych. Najpierw idzie do szkoły podstawowej, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy. Później idzie do szkoły ponadpodstawowej, gdzie samorządem prowadzącym jest powiat. Chodzi po drogach gminnych, samorządowych, powiatowych, po chodnikach, korzysta z parków, które utrzymuje samorząd, korzysta z obiektów, z domów kultury. Wszędzie towarzyszy nam samorząd. Tylko tak on już się wpisał w nasze życie, że to jest coś normalnego, że sobie nie wyobrażamy, że może być inaczej. No pewnie
kilku starszych mieszkańców Opolszczyzny pamięta zarządzanie centralne kulturą, sportem, tymi drogami, tymi parkami zaniedbanymi, szczególnie w latach 80., kiedy naprawdę dotknął nas kryzys. Więc jeżeli podejdziemy do samorządu jako coś, co nas otacza i ma wpływ na moje życie, to jest, no to jest samo dobro, tak? I oczywiście te sfery samorządu związane z naszym życiem, ale i z tą częścią, nazwijmy ją polityczną, ale nie w rozumieniu poglądów, tylko w rozumieniu relacji między ludźmi, to pokazuje, że też się zmieniliśmy, że przeszliśmy tą ewaluację w zakresie wyborów, tak? Bo samorząd to jest wybór ludzi, aby organizowali nam nasze życie w samorządzie. No tak, tylko problem polega na tym, że zadań samorządom przybywa, natomiast pieniędzy nie. I bardzo często się mówi, że samorządy zbankrutują, nie wyrobią. W ten sposób będzie bardzo łatwo wprowadzić komisarzy i przejąć kontrolę. I znów będzie centralne zarządzanie samorządem. Panie redaktorze, mówię celowo, jak gdyby tak ogólnie o tej historii naszego życia, powiązaniu z samorządem, żeby mieszkańcom uzmysłowić, co to jest samorząd. Bo nie chcę wchodzić w sferę, wie pan, tych relacji nas, samorządowców, ze stroną rządową, instytucjonalną, bo też się we mnie zbiera złość jako w samorządowcu, kiedy muszę się rozliczać z przewozami regionalnymi ogromnymi pieniędzmi, tak? Kiedy ktoś decyduje o tym, że obniżymy stawki podatku, a tak naprawdę cierpią samorządy. Ale też w sytuacjach kryzysowych, tak jak pan teraz to widzi, to cała walka z koronawirusem i wsparcie odbywa się przez samorządy. No przecież nasz rząd nie ma zatrudnionego żadnego ratownika medycznego, nasz rząd nie ma żadnego szpitala. Szpitale w województwie opolskim, które sobie radzą z koronawirusem, to są szpitale powiatowe i wojewódzkie. Do tej, Chodzi mi też o to, że jeżeli pan poruszył ten temat właśnie tych relacji z rządem, obecnym rządem, to one są chyba najgorsze w historii 30-lecia samorządu. Do tej walki z tym koronawirusem powrócimy jeszcze w dalszej części rozmowy, ale teraz może przyjemniejszy aspekt. Rozmawiamy w Międzynarodowym Dniu Dziecka i chciałem pana poprosić krótko o taki pański najmilszy epizod z bardzo bogatego dzieciństwa. Z tego przepastnego archiwum fotograficznego wybraliśmy dwa zdjęcia. Oto mały Andrzejek, siedzący na murku, i rozważający, kim zostanie w przyszłości. Czy myślał pan wtedy, że zostanie pan marszałkiem? Nie no, w życiu nie myślałem, że zostanę marszałkiem. Wtedy mieszkałem na wsi, w Dobiercicach, w gminie Byczyna. To jest zdjęcie ze Szczawnicy, gdzie moja ciocia i mój wujek zabrali mnie na swoje famakowskie wczasy. Dlatego, że to był jeszcze taki czas, kiedy moja mama nie pracowała w PGR-ze. Dopiero później, kiedy zaczęła pracować w PGR-ze, ja mogłem zacząć jeździć na kolonie, tak? No bo to była największa atrakcja dzieci, żeby jeździć gdzieś na kolonie. I to jest właśnie zdjęcie z kolonii? To jest zdjęcie z wyjazdu urlopowego, wczasowego z wujkiem i z ciocią. Ładnie pan wygląda w tych krótkich spodenkach. No tak, no później mi krótkie spodenki towarzyszyły dość często w mojej karierze piłkarskiej, trenerskiej i nauczyciela wychowania fizycznego. A tu jeszcze mamy jedno zdjęcie. To jest, zdaje się, ta piękna dziewczyna. To jest chyba na moście w Opolu. To jest na moście w Opolu, to jest u kolejnej cioci, to jest moja kuzynka, która mieszka jaki w Opolu. Jaki grzeczny Andrzejek, ile włosów tak, miał wtedy. Dokładnie tak. No tak, tak bardzo grzeczny właśnie. Ręce wzdłuż szwów, jest to takie powiedzenie. Ale to jest właśnie coś, co dla mnie zawsze było dużą atrakcją, mieszkając na wsi, że ja mogę pojechać do Kluczborka, do jednej cioci, czy właśnie do Opola. Tu pewnie szliśmy do zoo, z tego co ja sobie pamiętam. To niech teraz duży Andrzej, marszałek, złoży życzenia tym małym Andrzejkom, którzy być może oglądają nasz program. Słuchajcie, tak naprawdę, kochane dzieci, to jest wasze święto i to jest wasza radość. I w zależności od tego, w jakim jesteście wieku, to tak są różne radości. Ale te radości muszą wam przynieść dorośli. Życzenia dla dzieci z mojej strony zawsze są połączone z życzeniami dla dorosłych. Bo nie wydarzy się nic dobrego w życiu dziecka, ucznia, studenta, kiedy my, dorośli, nie pomożemy wam w jakichś doznaniach, w otwarciu drzwi, w pomocy, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości. Samo dziecko jest takie bezbronne, oczekujące na naszą pomoc. Więc ja dzieciom życzę, aby wokół nich było mnóstwo dorosłych, dobrych ludzi. Na każdym etapie waszego życia. Niech was otaczają dobrzy ludzie. Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, był naszym gościem. Ciąg dalszy tej rozmowy
jutro, we wtorek po godzinie 18. A za tydzień, 8 czerwca, w rozmowie przy oknie, będzie gościła Monika Bębenek, florystka. Porozmawiamy o sztuce układania wiązanek kwiatów. Będzie bardzo barwnie i kolorowo. A zatem do zobaczenia i usłyszenia. Sąsiad? Witam sąsiada. A witam. A co sąsiad tu robi? A ćwiczę wejście do teatru. A co, zamknięte? No jeszcze zawarte, no. A. Ale będzie otwarte. A sąsiad to ma taki pociąg do teatru. Nie, no dawno żech nie był, no. Zmachał żech się tak, że... Sąsiad? A przepraszam, a ja mogę usiąść? A proszę, proszę. Ale drugi koniec ławki jest wolny. Dziękuję. No widzę, że sąsiad co łapie dystans. Łapia. No, w moim wieku to już wszystko się łapie. Dawno sąsiada nie widziałem. Ja, bo Bożek się ukrywał. Nie, no pod maseczką. No to... Każdy był zamaskowany, ale teraz to już można twarz pokazać. Można, ale nie każdy chce. Kto nie chce? No ci, co nie chcą pokazać prawdziwej. A i ci, co już twarzy nie mają. Lotych, maseczka to była, to jest zbawienie. A co sąsiada tak trzęsie? A, bo zimno. No ale mamy lato. Tak, lato, a ja czuję się jakiś zamrożony. Nie, przestał już odmrażają. Tak, na zewnątrz, a w środku ciągle chłód. Patrz pan, co się porobiło, no. Zimą jest ciepło, a latem zimno. Tak. Wszystko na odwrót. Kiedyś uczniowie zbierali ziemniaki. Kartofle. No mówię, ziemniaki, pod nadzorem nauczycieli. A teraz nauczyciele będą robić na roli. Pod nadzorem. No, kogo? Ministra rolnictwa. Nauczycielu, chcesz coś mieć? To sobie wykop. Takie wykopki. No. Tylko ja nie wiem, kto kogo wykopie. Patrz, a w innych krajach Unii to nauczyciel jeździ na łono natury na wczasy. A nasz będzie jeździł na pole. Zbierać truskawki i szparagi. Nie godaj no. Pan. To może nos też będą brać? Otwierać! My chcemy do teatru otwierać! Teatr Eko Studio zaprasza na cykl wykładów humorystycznych profesora Pączkowskiego z jego asystentami Makiem i Pakiem, braćmi jednosweterowymi. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym moim wykładzie z cyklu Bąkologia stosowana. Tylko w Teatrze Eko Studio. Zarezerwuj bilet. Call now. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Oto opowieść o czasach, do których wracamy z ogromnym sentymentem. Czas dzieciństwa. Jest rok 1972, 1 czerwca. Od rana pachniało piernikami. Na ulicach widać było uśmiechnięte twarze bohaterów tego dnia. Kim jest ten młodzieniec w bejsbolowej czapeczce, zerkający na fotoreportera? To Janek z opolskiego osiedla ZWM. A to już rok 1977. Zobaczcie, jak nasz Janek się zmienił. Na głowie ma wiaderko. Oj, żartowniś z naszego bohatera.
Marzeniem każdego dorastającego chłopaka była kariera piłkarska. Niestety, nie rozpoznajemy tego zawodnika opolskiej Odry. Rok 1985. Kariera małej Kasi dopiero się zaczyna. Ciekawe, czy dziecięce zamiłowanie do samochodzików sprawiło, że Katarzyna została zawodowym kierowcą? Może po tej prezentacji odezwie się do nas i opowie, jak się potoczyło jej życie. Plac Wolności, rok 1986. Czy ktoś pamięta loterie książkowe? Niech oni się pasjonują wygraną. Ja ruszam w Polskę. Można wyczytać z miny tego brzdąca. Jaki zadowolony, że urwał się mamusi. Oj, będzie się działo. Czy to towarzystwo zamiast do szkoły ma zamiar odwiedzić Czardasza? Dziś te maluchy dobijają do 40. Jak ten czas szybko leci. Oto uczestnik znanej w Polsce batalii o utrzymanie województwa na mapie Polski. Kim jest ten bohater? Czy ktoś go rozpozna? Ponownie Plac Wolności i Bieg Młodości. Wydarzenie nie tak odległe. To się rozegrało w czerwcu 1998 roku. I wreszcie meta. Zmęczenie. Ostatnie metry i wreszcie finał. Za chwilę gratulacje i nagrody. Jedni rywalizowali na trasie, inni tworzyli być może dzieło życia. O, to już 2008 rok. Pierwsze obchody Dnia Województwa. Czy to nie jest przypadkiem Małe Opole, zespół pieśni i tańca? Czy poznajecie? Dziś, po 12 latach od tego zdarzenia, rodzina może mieć problem z rozpoznaniem. A to już opolski Toropol. Tafla lodu, a na niej popisy dorosłych i dzieci. 9 lat temu rozegrano wyścig na torze przeszkód. Na 2 i 4 kołach. I ponownie jesteśmy na ulicach Opola. To już jest rok 2015. Zawodnik z numerem 730 nie dobiegłby zapewne do mety, gdyby nie wyraźny doping i pomoc tego młodego zawodnika. Brawo! 3 lata temu Bractwo Rycerskie urządziło pokaz władania szabelką. Zobaczcie, z jakim zapałem walczą ci giermkowie. Rok temu nad brzegiem Odry przygotowano wyjątkową atrakcję – ściankę wspinaczkową. Jak widać, amatorów wspinania się nie brakowało. No tak, z góry świat dorosłych wygląda zupełnie inaczej. Nie wiem, czy warto dorastać. Świat ma tylko 4 strony, a mimo to nigdy nie przeczytam go do końca. Berecik swój zakładam, bo ja jestem Jan Zapalny.
Każdy lubi, gdy na święta ciepło i wesoło jest. Kiedy bawią się wnuczęta, miło poszczekuje pies. Więc do pieca wszystko wkładam, węgiel, drewno, papier marny i berecik swój zakładam, bo ja jestem Jan Zapalny. A ciekawe, jak długo będzie zimno, bo opału, czyli węgla, mam niewiele, więc mogą być problemy. No ja tu gadu, a trzeba iść i napalić w piecu. Więc do pieca wszystko wkładam, węgiel, drewno, papier marny i berecik swój zakładam, bo ja jestem Jan Zapalny. Nazywam się Tomasz Czuwaj. Jestem strażnikiem miejskim. A czym zajmuje się strażnik miejski? Pilnuję porządku w mieście. Stoję na straży ładu i czystości naszego miasta. Sprawdzam, czy samochody są dobrze zaparkowane i czy nie dymią i nie zatruwają naszego powietrza. Teraz jestem na tropie tych, którzy dymią z kominów, tak. Ludzie przecież palą w piecach i dopiero wtedy... Oho! Tam z komina zdaje mi się, że wydobywa się dym. Oho! Tak, dym. Powstaje przez to straszliwy smog, który jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ten dym ich atakuje, a wręcz nawet pożera. No, idę tropić dalej. Skaczę tu, skaczę tam, tutaj każdy COVID znam. Teraz głośno powiem wam, że na hura dość mam. Cześć, jestem kot Mruczek. Śpiewając tę piosenkę skakałem kiedyś wyżej, ale teraz to mam jakąś zadyszkę i strasznie szybko się męczę. Dziwne. O-o. Idzie igiełka. Nów. Witaj, Mruczek. Witaj, igiełka. Coś ty taki ospały? Nie wiem. W głowie mi się kręci i słabo widzę. Bo idzie zima i pewnie zaraz zapadniesz w sen zimowy. Zapadnę. Jeże przecież zapadają w sen zimowy. Ale do snu jeszcze daleko. Jakieś dziwne jest to powietrze. Dziwne? Powietrze jak powietrze. Bezbarwne. Jakie? No, takie trochę szare. Niech ci będzie. Bez zapachu. Bez czego? Takie. To dobra. Trochę czuć dymem. Ale uśmiechnij się. Słońce świeci. Gdzie? Gdzie? Na górze. O, faktycznie. Jakież takie blade. Blade jak ja. Chmur nie ma na niebie, a słońce takie słabe. Słabe jak ja. Igiełka, wstawaj. Co się stało? Co się dzieje? Nie wiem, nagle się obaliłeś. Upadłem? No tak. Pewnie zaczynam zapadać w sen zimowy. Ale mnie wystraszyłeś. Upadłem? Tak. Tak nagle?
To tak, tak. Powiedziałem, że słońce takie słabe, a ty... Igiełka! Igiełka, igiełka! Obudź się! Igiełka! Co się stało? Co się dzieje? Znowu się obaliłeś. Powiedziałem tylko, że słońce... Nieważne. Takim słaby to pewnie przez ten dym. Kiedy wieczór już nastanie, tuptam sobie jak to jesz. O trawników nie deptanie, proszę wszystkich, ciebie też. Kiedy groźnie ktoś zaszczeka, to igiełki tutaj mam. Gdy ukuje się, to zmyka, bardzo szybko mówię wam. Jestem mały jeżyk wschodni, chodzę, pływam, biegam też. Nie mam czapki ani spodni, za to uśmiech mam, to wiesz. Teraz szaro w oczach kręci, nic nie cieszy, uśmiech zgasł. Teraz na nic nie mam chęci, czy ktoś uratuje nas? Jestem mały jeżyk wschodni, chodzę, pływam, biegam też. Nie mam czapki ani spodni, chodzę smutny, o tym wiesz. Igoś, pomogę ci zejść z dachu, bo jeszcze spadniesz. No chodź malutki, chodź. Tak, no i raz, dwa. Uwaga! Uwaga! No i proszę, przez tę mgłę, a właściwie przez ten dym, to moje radary rozregulowały się. Cały się poobijałem. Ciekawe, czy skrzydła są w porządku. Są całe. To dobrze. No, ha, ha, ha. Każdy chce mieć ciepło w domu, a jak jest zimno, to wszyscy myślą, że to wina Jana Zapalnego, czyli moja. A trzeba zrozumieć, ja mam bardzo mały piec i niewiele opału. Śmieci przybywa, opału ubywa, więc palę i śmieci. Robię chyba ekologicznie. Mniej pójdzie na wysypisko. A wy jak myślicie? Wow! Słyszeliście? Gospodarz pali śmieci w piecu i stąd ten dym. On karmi tego smoga śmieciami. To dlatego moje radary słabo działają. Coś nosek. Widzę, jak lądowałeś. Fatalnie. Czy ty się dobrze czujesz? Nie bardzo. Moje radary sfiksowały i mam zadyszkę. Kaszel mnie dusi. To bardzo niedobrze. A ty, Bobrek? Co się tak drapiesz? Sam nie wiem. Dawniej tego nie miałem. Woda w rzece jakby inna, ce mniejsza, a i słońca coraz mniej widać. To wszystko bardzo niedobrze działa na moje futelko. Ej, cześć! Cześć! Słuchajcie. Igiełka często się przewraca. Coś jest z nim nie tak. To znaczy? No niedobrze. Jest słaby i na słowa słońce takie słabe od razu się obala. Lepiej do niego tego nie mówić. Coś bardzo tajemniczego się dzieje, a my nie wiemy co. No, ja sam się męczę, jak po kominach skaczę. Dziwne. Cicho. Tup ta igiełka. Witajcie.
Faktycznie. Słabo wygląda. To może dlatego, że słońce takie słabe. No i masz! Mówiłem, żebyś tego nie mówił. Chciałem tylko sprawdzić, czy to jest prawda. Igiełka! Igiełka, wstawaj! Co się stało? Co się dzieje? Obaliłeś się! Bom taki słaby. Słuchajcie, chyba znam przyczynę naszych problemów. No to mów. Słyszałem, jak Jan Zapalny, czyli gospodarz, powiedział, że musi palić śmieci w piecu, bo opału nie ma. Przez to tworzy się ten smog i słońce takie słabe. Znowu! Przepraszam, wyrwało mi się. Igiełka! Igiełka! Co się stało? Co się dzieje? Nic. Nosek, mów dalej. I właśnie ten smog, czyli ten dym, jest taki szkodliwy. Prawda? Ten piekielny smog zagraża ludziom. No, a o nas zwierzętach to nikt nie pomyśli. Przecież my też oddychamy. No i pływamy, no i latamy. A o nas to nikt nie myśli. No właśnie. I dlatego słońce takie ciii. A tak. Zaraz. To nie będzie już uśmiechu na twarzach dzieci? Przez tego smoga nie będzie można zobaczyć świątecznej gwiazdki. To znaczy, że nie będzie świąt? Jak to? Dzieci nie zasądą do wigilijnego stołu? Nie będzie prezentów pod choinką? Musimy coś z tym zrobić! No, musimy wziąć sprawy w swoje łapki. Lapki, ale jak? No właśnie, jak? Mam! Siła jest w grupie. Musimy powstrzymać Jana Zapalnego. Musimy działać razem. To znaczy? Stworzymy drużynę. Drużynę? Dluzynę? Drużynę Z. A dlaczego Z? Od słowa znikamy. A wy gdzie zniknęliście? A widzisz, będziemy pojawiać się i znikać. Będziemy nieuchwytni. No i super. A potrzebne nam będą maski i peleryny. A po co? Bo każdy bohater ma takie atrybuty. To buty też? Nie, buty są nam niepotrzebne. Igiełka, idź syć maski i peleryny. Dlaczego ja? Bo szybko ci to pójdzie. No masz tyle igiełek. No to ja znikam. Czekaj. Pomogę ci. Chodź. Tylko tutaj ostrożnie. Faktycznie. Wszędzie szaro puro i słońce takie słabe. Co się stało? Nic. Igiełka się obalił, ale już wstaje. Widzisz, powiedziałeś ze słońce, tak jak cicho, bo znowu się obali. Jakie to ciężkie. Idzie gospodarz, uciekamy. Nie, to popiół wynieś, opał przynieś. Ciężka jest praca palacza. Gdyby tak ktoś mógł mnie zastąpić... Nie, muszę palić sam. Wnuczęta mają do mnie przyjechać, więc w domu musi być ciepło. No, pójdę, wyrzucę ten popiół i na pewno znajdę coś do palenia. Na pewno coś znajdę do palenia. Razem z wami tu żyjemy, smoga w mieście my nie chcemy. Truć nikogo tu nie damy, śmieci wszystkie posprzątamy. Kiedy czarny dym poleci, bo ktoś pali w piecu śmieci, wtedy tu przybywa wnet. Raz, dwa, trzy, drużyna Z. Posprzątamy wszystkie śmieci! Hurra!
świeciło. Trzeba dbać o środowisko, tak wysoko, jak i nisko. Kiedy czarny dym poleci, bo ktoś pali w piecu śmieci, wtedy tu przybywa wnet. Raz, dwa, trzy, drużyna Z. Ula, posprzątane wszystkie śmieci, nie będę nic noga. Jest tego dużo. Czyżbym słyszał gospodarza? Drużyna Z, znikamy! A wy? Gdzie zniknęliście? Psst! Czuwaj! Moje radary nadal źle działają! Nosek, chowaj się, bo spalisz nam całą akcję! Maska mi się przesunęła! No dobrze! Już znikam! No, ha, ha, ha! Ludzie wyrzucają tyle tego, że jest czym palić. Tych śmieci to chyba nigdy nie zabraknie. Powinienem dostać nagrodę ekologiczną za ich spalanie. A wy jak myślicie? Już go nie ma! Możecie już wyjść! Drużyna Z przybędzie wnet! O, teraz trzeba brać się do działania. No ale co mamy robić? Musimy zabrać gospodarzowi wszystkie śmieci, które chce spalić, żeby nie truł ludzi i nas. No, no, i żeby święta były. I gwiazdy świeciły. I żeby nie było słońce takie słabe. No i masz! Znowu to powiedziałeś! Przepraszam, wyrwało mi się! Igiełka! Igiełka! Co się stało? Co się dzieje? Nic, nic, nic! Nic! Ruszamy do akcji! Ruszamy do akcji! Drużyna Z przybędzie wnet! Wszystko się pali. Tylko popiołu przybywa. I dym. Raz jest czarny, raz brązowy, raz żółty. Ciekawe od czego? Smoga w mieście my nie chcemy, truć nikogo tu nie damy. Śmieci wszystkie posprzątamy, kiedy czarny dym poleci, bo ktoś pali w piecu śmieci, wtedy tu przybywa wnet. Raz, dwa, trzy, drużyna Z. Ula, sprzątamy śmieci, nie będę już więcej. Przeczyste było, słonko pięknie nam świeciło. Trzeba dbać o środowisko, tak wysoko, jak i nisko. Kiedy czarny dym poleci, bo ktoś pali w piecu śmieci, wtedy tu przybywa wnet. Raz, dwa, trzy, drużyna Z. Przestało dymić. Słyszę jakiś hałas w mojej kotłowni. Muszę to sprawdzić. Nie, nie ma nikogo. Ale gdzie są moje śmieci? Gdzie są wszystkie moje śmieci? Zniknęły, zniknęły wszystkie moje śmieci. Przez ten dym to nic nie widać.
i słońce. Takie słabe. Co się stało? Co się dzieje? Została tylko jedna pusta butelka. Nie, to spokojnie. Zaraz przyniosę ich więcej. A co to? Jakaś kartka. A co tu jest napisane? W piecu śmieci się nie pali, piszą przyjaciele mali. Wszystko tutaj posprzątane, śmieci na wysypisko zabrane. Razem z wami tu żyjemy, smoga w mieście my nie chcemy. Chcemy, żeby były święta, by mówiły też zwierzęta. Powiedziały ludzkim głosem, martwmy się wszystkich losem. Podpisano drużyna Z. Gdy trzeba, przybędzie wnet. Drużyna Z. Trzeba przybędzie. A gdzie jest moja butelka? Nie, no, kto mi zabrał moją butelkę? Aha, to ty mi ją zabrałeś. Zaraz cię dam do klatki. Mam tu worek. Zaraz was wszystkich wyłapię. Jakiś stwór na mnie leci. Co to? Udało mi się umknąć. To tak ze mną pogrywacie? Zaraz was wszystkich wyłapię. No i mam was. Teraz mi powiecie, gdzie są moje śmieci, które miałem w kotłowni do spalenia. Odpowiadać! I to szybko! A to niespodzianka. Strażnik miejski Tomasz Czuwaj. O jakich śmieciach do spalenia pan mówił? Bo ja spalam śmieci, czyli je utylizuję. I właśnie przez takie spalanie śmieci powstaje smog nad naszym miastem, który jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt. Prawda? No, za to mandat się należy. Mandacik? Mhm. No, ale panie władzulko kochany, wnuczęta mają do mnie przyjechać. No, chciałem, żeby w domu było ciepło. To niech pan podłączy budynek do elektrociepłowni. Oni już tam wiedzą, co jak należy spalać. Wtedy nie będzie się pan męczył, nie będzie pan musiał nosić wiaderek z węglem, no i będzie miał pan więcej czasu dla swoich wnucząt. Proszę. Taki mały? Ale na dole za to duża kwota. Ojej. No tak. Podłączę dom do elektrociepłowni i wszyscy w domu będą mieli ciepło. A ja będę miał więcej czasu dla wnucząt. Dla wnucząt. Wow! Jak gospodarz przestał palić w piecu, to moje radary od razu zaczęły lepiej pracować. Patrzcie na mnie. Ja przestałem się dlapać i moje futelko nablało blasku. A ja mogę skakać jak dawniej. A mnie odechciało się spać i przestałem się obalać. Powietrze czyste się zrobiło. Patrzcie w niebo. O, widzę gwiazdkę. Słuchajcie, uratowaliśmy wszyscy święta. Hurra! A gdy znowu pojawi się nad miastem smog, to drużyna Z przybędzie wnet. Smoga w mieście my nie chcemy, truć nikogo tu nie damy, śmieci wszystkie posprzątamy. Kiedy czarny dym poleci, bo
ktoś pali w piecu śmieci, wtedy tu przybywa wnet. Raz, dwa, trzy, drużyna Z. Brawo, to też będą zęba. By powietrze czyste było, słonko pięknie nam świeciło. Trzeba dbać o środowisko, tak wysoko, jak i nisko. Kiedy czarny dym poleci, bo ktoś pali w piecu śmieci, wtedy tu przybywa wnet. Raz, dwa, trzy, drużyna Z! Ura! 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 Ura!